Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam bardzo serdecznie i przekazuję najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Są to święta niezwykle rodzinne, ponieważ Pan Jezus wkroczył w historię świata i człowieka właśnie w rodzinie. W tym porządku ziemskim miał swoją matkę, Maryję, i miał swojego opiekuna i obrońcę, świętego Józefa. W środowisku rodzinnym wzrastał w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Od tamtego czasu każda rodzina nabrała szczególnego znaczenia. Moglibyśmy powiedzieć, że bardzo byśmy chcieli, aby każda nasza rodzina była święta. Z całego serca życzę, aby to były święta rodzinne. Odnówmy nasze relacje wzajemne. Jeśli coś nas dzieli, to święta Bożego Narodzenia są dobrym czasem, aby się wzajemnie pojednać, pogodzić, aby poszukać przede wszystkim tego, co nas łączy. Postarajmy się, aby w naszych rodzinach nie było nikogo, kto czuje się samotny i opuszczony. Zatem najpierw życzę świąt bardzo rodzinnych, ciepłych, pełnych życzliwości. Ale chciałbym również życzyć Bożego pokoju. Bardzo tego pokoju potrzebujemy. Zdajemy sobie sprawę, że kiedy tego pokoju brakuje, człowiek przeżywa wielkie dramaty. Życzę pokoju w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie i życzę pokoju na świecie. Bardzo byśmy chcieli, żeby za naszą wschodnią granicą, u naszych sióstr i braci w Ukrainie zapanował pokój. Nie chcemy pokoju naiwnego i byle jakiego, zbudowanego na tym, że jedno imperium zabierze terytorium drugiemu krajowi. Chcemy takiego pokoju, który jest zbudowany na uczciwości, jest zbudowany na takich warunkach, które każdy może zaakceptować. Moi drodzy, kiedyś był taki zwyczaj, że Wigilia Bożego Narodzenia to był dzień, kiedy wszyscy starali się żyć w zgodzie. Dzieci uważały na to, aby być grzeczne. Dorośli unikali kłótni i zwady, ponieważ wierzono w to bardzo mocno, że tak jak wygląda Wigilia, tak będzie wyglądał cały rok. Było w tym głębokie przekonanie, wiara w to, że człowiek może być lepszy nie tylko od święta, ale może być lepszy na co dzień. Tego z całego serca życzę, żebyśmy nie tylko w święta Bożego Narodzenia dla siebie byli lepsi, życzliwsi, żebyśmy potrafili się wzajemnie obdarowywać, ale życzę, aby każdy następny dzień Nowego Roku był dla nas podobny. To znaczy, żeby to był dzień, kiedy potrafimy dzielić się życzliwością. W tym roku przeżywamy także nowy program duszpasterski pod hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy. Życzę, abyśmy naprawdę uwierzyli w to, że Kościół nie jest tylko zwykłą ludzką wspólnotą i nie jest instytucją, ale jest także, a może przede wszystkim, właśnie Jezusa Chrystusa. W Kościele działa Jezus Chrystus, działa w mocy Ducha Świętego. Takiej głębokiej wiary w to, że Kościół jest naszym domem, jest wspólnotą, gdzie spotykamy się nie tylko z braćmi i siostrami, ale również z samym Jezusem Chrystusem z całego serca życzę. Niech te święta Bożego Narodzenia będą czasem wzajemnej życzliwości, wiary, nadziei i miłości.